Witam serdecznie, kochani, na Werot Esme. Dziękuję, że jesteście. Serducho wysyłam do Was z mojego serducha i zapraszam na ogólne czytanie tarota dla zodiakalnych baranków na maj 2021 roku. Jeszcze tylko chciałabym na początek zaprosić na czytania indywidualne. Jeśli ktoś potrzebuje, piszcie do mnie na esmekontakt@gmail.com. Znajdziecie ten adres e-mail i wstępne informacje w opisie pod filmem. Ok, przygotowałam dzisiaj dla baranków talię Celtic Tarot Christophera Hughesa i będziemy patrzeć, jakie tutaj energie, jakie potencjały dla Was, drogie baranki, na ten piękny wiosenny miesiąc się pokażą. Proszę moje wyższe ja o prowadzenie podczas czytania dla mnie i dla wszystkich osób, które będą odsłuchiwały to czytanie w swoim czasie, zgodnie z naszym najwyższym dobrem i jak największą korzyścią. No dobra. Drogie baranki, co dla Was na maj 2021 roku? Jakie energie, jakie potencjały dla baranków na maj 2021 roku? Baranki słoneczne, księżycowe, marsowe, wenusowe, ascendentalne. Co dla Was, kochani, na maj 2021 roku? Barany maj 2021 roku. Ok. Główna energia tego miesiąca. Królowa Mieczy. Co odchodzi do przeszłości? Paś Kielichów. Co przychodzi? Eremita. Tutaj karta Merlina. Co będzie Wam pomagać? Królowa Denarów. Co może przeszkadzać? Karta Siły. Wpływy zewnętrzne, paź buław, wpływy ukryte, dwójka denarów, oczekiwania lub obawy, karta gwiazdy i rezultat albo rada, karta słońca. Super. Ok, z przełożenia umiarkowanie, tutaj karta Equilibrium. No dobrze. Zapowiada się piękne czytanie, drogie baranki. Ale od czego wychodzimy? Wychodzimy od energii Królowej Mieczy. Królowa Mieczy jest, jak tutaj widać, jaśnie oświecona. Prawda? Ona ma pomysł. Ona dokładnie wie, czego chce. Nie odwraca się za siebie. Ona patrzy w przód i naprawdę dokładnie wie, co ma robić. Ja tutaj, patrząc na karty, zwłaszcza jak robię czytania ogólne, bo jest to czytanie ogólne, nie patrzę na karty dworskie na zasadzie osób konkretnych. Bardziej widzę to jako energię. Dlatego też myślę, że ta karta, skoro jest główną kartą czytania, bardziej mi wskazuje na to, jaką postawę warto jest przyjąć w tym miesiącu, od czego wyjść, tak jakby, żeby jak najlepiej dla Was się po prostu ułożyło. Może też to być, oczywiście, dla niektórych baranków osoba królowa, osoba w typie Królowej Mieczy, która w tym miesiącu odegra w Waszym życiu ważną rolę, czyli ktoś bardzo konkretny, mądry. Tutaj nie mówię, że to musi być koniecznie kobieta, bo jest to czytanie ogólne, więc to może być po prostu ktoś, kto jest bardzo konkretny, ktoś, kto nie przebiera w środkach, ktoś, kto jest zdecydowany, patrzy śmiało w przyszłość, ma otwartą głowę, może mieć mnóstwo pomysłów, ale też nie jest to osoba, która będzie
robić jakieś zbędne ceregiele, gdy będzie podejmowała decyzję. Więc to może być tego typu osoba, ale też myślę, że dobrze by było, żebyście wy byli tacy właśnie w tym miesiącu w stosunku do sytuacji, które będą się działy, żebyście naprawdę patrzyli na dobro wasze i dobro waszych najbliższych w bardzo konkretny sposób, bez takich sentymentów niepotrzebnych. Czasami trzeba pewne sprawy załatwić taką surowszą ręką. I wtedy to jest też oznaką miłości. To też jest ważna rzecz. Co odchodzi do przeszłości? Paść kielichów. Ja myślę, że może tutaj chodzić o postawę, że może niektóre baranki w relacjach ze swoimi, nie wiem, współpracownikami albo w rodzinie zbytnie miały takie zbytnie podejście, takie miłe, zbytnio się bratały, zbytnio chciały wszystkich zadowolić dookoła. Wręcz tutaj bym powiedziała nawet ta rybka wyskakująca z kielicha, która często pokazuje, że nawet wcześniej zadowolić niż te osoby by o tym pomyślały. Więc to też jest takie podejście, które powinno odejść do przeszłości. Tu trzeba by się w tym miesiącu naprawdę zastanowić nad sobą, nad swoim postępowaniem, zacząć świecić swoim własnym światłem. Myślę, że to jest tutaj bardzo ważną rzeczą, żeby odwołać się do swojego doświadczenia, do mądrości, którą już zdobyliście. Może niektórzy z was dobrze by było, żeby znaleźli dla siebie trochę więcej przestrzeni, może jakieś samotne spacery, może jakieś, może nie do końca samotne, bo tu jest ptak, ale mogą to być spacery z psem na przykład. Dać sobie więcej okazji, więcej możliwości na takie własne przemyślenia, na wyczyszczenie głowy, prawda? Tutaj jest to fajnie pokazane, bo tutaj są te gwiazdy niby dookoła, ale tak naprawdę to też stwarza takie wrażenie, jakby to, co zbędne, oddawał z siebie, prawda? I dzięki temu wtedy ta jego wizja jest czysta, jest jasna. Więc też na to, myślę, warto zwrócić uwagę. Oczywiście karta eremity w przyszłości może też oznaczać, że może to wy udacie się do kogoś po poradę, prawda? Może też tak być, że będziecie potrzebować rady fachowca. I dlaczego by nie? Dlaczego by nie, prawda? To też może być ważne. Co wam będzie pomagać? Mamy kartę Królowej Denarów. I myślę, że podstawową rzeczą będzie o to, żebyście mogli dalej pójść ze swoimi sprawami, to ważne jest, żeby zadbać o te takie najważniejsze rzeczy związane z domem, z zasobami, tak żeby wszystko było przygotowane. Może sobie nawet to jakoś usprawnić. Takie mam wrażenie, że możecie w jakiś lepszy sposób wpaść na jakieś właśnie lepsze pomysły związane z usprawnieniem takich spraw domowych, takich obowiązków, żeby zadbać o to, co trzeba zadbać, ale też znaleźć czas dla siebie w tym wszystkim. I to może być też bardzo ważną rzeczą. Oczywiście osoby, które nie mają takich obowiązków, bo też mogą być takie osoby, w karcie Królowej Denarów może tutaj, ta karta może wskazywać też na pomoc kogoś, kto zazwyczaj takimi sprawami się zajmuje. Może to być matka, może to być wasza partnerka lub partner, bo też oczywiście tutaj w czytaniu ogólnym nie patrzymy na płeć, ale osoba, która zazwyczaj zajmuje się wszelkiego rodzaju zasobami, też finansami tutaj jak najbardziej. Więc jeżeli nie jesteście to wy, to może taka osoba w tym miesiącu być bardzo dla was pomocna, może też was wyręczyć w pewnych sprawach. Ale myślę, że
Jeśli by tutaj patrzeć na to, że ta karta wskazuje na pewnego rodzaju zachowania, no to ważną rzeczą jest, żeby te sprawy właśnie jakoś usprawnić, żebyście mieli te sprawy pod kontrolą. I to już bardzo wiele Wam w tym miesiącu może pomóc. Co może Wam przeszkadzać? Robienie pewnych rzeczy na siłę. Tutaj mamy kartę siły. Może być takie przeskakiwanie etapów, przyciskanie czegoś. Wiecie, jak coś za bardzo przyciskamy, to może pęknąć, więc tutaj ja bym tutaj bardzo była ostrożna. Tutaj nie chodzi o to, żeby był maksimum plan, prawda? Raczej nie. No i naprawdę tutaj myślę, że w tym miesiącu raczej będą dobre będą takie wyważone działania, dlatego że tutaj karta umiarkowania z przełożenia będzie wskazywała na szukanie tej równowagi właśnie. Ta karta też będzie tutaj pokazywać, że ważne jest uzdrowienie tego, co jest, znalezienie takiego złotego środka w działaniu. To może być bardzo, bardzo ważna rzecz w tym miesiącu, żeby znaleźć też ten czas dla siebie i takie zrozumienie po to, ja myślę, że tutaj to wszystko po coś się dzieje. Mam takie wrażenie, jakbyście, drogie baranki, mieli odnaleźć jakiś taki niesamowity sposób na życie. Może nawet i sposób jakiegoś albo dodatkowego zarobkowania, albo w ogóle wymyśleć jakiś ciekawy projekt. Tylko że to nie może być robione na siłę. To jest ważna rzecz. Paść buław, który pokazuje się tutaj na pozycji wpływów zewnętrznych, może wskazywać na nowy początek jakiegoś działania. Paździe bardzo często pokazują, są zwiastunami nowego początku w jakimś działaniu. Może też wskazywać na konkretną osobę, ale ja to bardziej to widzę, pomimo tego, że są to wpływy zewnętrzne. Więc jeżeli by to była jakaś nowa osoba, to raczej ktoś właśnie z jakimś pomysłem, ktoś, kto Was wesprze u progu jakiegoś nowego pomysłu, nowego działania. Ktoś, kto da Wam trochę więcej tego entuzjazmu, jak to się mówi, podkręci Was. Więc to też może być tutaj bardzo ważne. No i ja bym powiedziała, dajcie się trochę zaczarować, bo to jest wasz taki właśnie paź. Z waszego żywiołu, więc pozwólcie sobie na to. Wpływy ukryte. No i kochani, tutaj macie dwójkę denarów. Może to być balansowanie między dwiema na przykład działalnościami jakimiś konkretnymi. Próba utrzymania równowagi, na przykład sprawy domowe i praca, którą wykonujecie, prawda? Może to być też w relacjach, prawda? Też. W każdym razie ta karta też wskazuje, że jesteście przyzwyczajeni do tego, żeby robić na przykład kilka rzeczy naraz i to też będzie dla Was pomocne w tym miesiącu. Myślę, że nawet dosyć mocno może być pomocne i może wprowadzać właśnie taką równowagę, właśnie ta Wasza umiejętność. Ona Wam się może przydać w tym nowym etapie. Oczekiwania lub obawy. No tutaj karta gwiazdy wskazuje na to, że Wy liczycie, aż w końcu pokaże się dla Was właśnie ta dobra strona życia, aż w końcu uda Wam się zacząć realizować to, o czym zawsze marzyliście. Jest taka możliwość. Jest taka możliwość w tym miesiącu, jak najbardziej. I tutaj też ta karta mówi, pamiętaj o tym, żeby wierzyć, żeby mieć wiarę. No a przy karcie Słońca w rezultacie, kochani, Słońce i Gwiazda, dwie najlepsze karty w tarocie, prawda? Obok siebie, no to jest rewelacja. Poza tym też karta Słońca jako rada będzie mówiła, bądź pewny swoich decyzji,
Bądź pewny tego, co robisz. Jeżeli naprawdę coś fajnego wymyślisz, jeżeli może przyjmiesz czyjeś rady, jeżeli się na coś zdecydujesz, ten pomysł, ta wizja, nowa wizja, która się w tym miesiącu pojawi, ona może być bardzo, bardzo szczęśliwą, taką pomyślną wizją, która w przyszłości przyniesie niesamowite rezultaty i po prostu przysłuży się Tobie. To jest ważna rzecz. Bądźcie, kochani, drogie baranki, bądźcie otwarci na nowe pomysły. Może ktoś Wam... No, to jest oczywiście, no ta królowa mieczy to może być też, może to być ktoś, kto Wam jakiś pomysł podda, ale Wy musicie go też bardzo otwarcie przyjąć i zacząć realizować, po prostu nastawić się na to, bo królowa mieczy, ona patrzy w przód, ona patrzy tylko na to, co ma do zrealizowania, prawda? Ona idzie za tym pomysłem, więc musicie w to, w ten pomysł tak jakby uwierzyć i z taką pewnością siebie zadziałać. Wtedy te rezultaty będą, to będzie taki pełen rozkwit u Was w życiu. I myślę, że w czerwiec będziecie wchodzić już z jakąś, no wręcz bym powiedziała, taką energią pełnego takiego zrealizowania. No w każdym bądź razie z zupełnie nową, radosną energią, pełną taką już gotowości, dojrzałości, z takim poczuciem, no tutaj bym powiedziała, jakby się złapało Pana Boga za nogi, no wręcz, bo tutaj on taki jak taki mały, jak taki młody Bóg wygląda, prawda? Więc kochani, miesiąc bardzo ciekawy. Macie w kluczowych momentach wielkie arkana. Też tutaj zwróćcie uwagę na tą kartę mocy, która jest w negatywie. Tutaj myślę, że też trzeba na to, trzeba zwrócić uwagę, żeby czegoś, żeby nie przeżonglować, żeby czegoś za bardzo, za mocno nie potraktować. No. Bardzo ciekawe macie to czytanie. Tak się jeszcze tutaj rozglądam chwilę po tym rozkładzie, bo w tle tego czytania jest to umiarkowanie. I to jest karta, która jest tym takim tłem przewodnim tego czytania. Ona tutaj też mówi o pewnego rodzaju dojrzałości. Bo żeby znaleźć ten złoty środek, żeby znaleźć ten element uzdrowienia, potrzebna jest pewnego rodzaju dojrzałość. Tutaj pokazuje się to wasze mistrzostwo w dwójce denarów, że będziecie potrafić utrzymać tą równowagę. Więc tym bardziej łatwo będzie znaleźć wam ten złoty środek. Ale też myślę, że warto skorzystać z rad osób, które już na przykład przeszły tą drogę wcześniej niż wy. Szukajcie swoich mistrzów. W zależności od tego, co robicie w swoim życiu. W zależności od tego, od czego będzie zależało, będzie ta nowa wizja, od czego będzie zależała. Jaki będziecie mieć pomysł na siebie. Rezultat jest świetny. Wspaniała karta Słońca. Wielkie możliwości. Najlepsza karta w tarocie. Zwiastuje po prostu szczęście. I tego Wam, kochani, życzę. Tylko pamiętajcie, tu jest potrzebne takie dojrzałe podejście do tematu. Prawdziwe. Tutaj już koniec z jakimiś wymówkami, z jakimiś takim prześlizgiwaniem się, z takim takie uśmieszki dla uśmieszków. Paść kielichów jest miły, jest grzeczny i tak dalej, ale on nie ma jeszcze takiej wielkiej mocy w sobie. Nie ma tej mocy w działaniu. A tutaj potrzebne jest rzeczowe podejście do tematu.
i chcesz mieć szczęście, chcesz mieć sukces, musisz podejść do tematu naprawdę rzeczowo, konkretnie. Może i posłuchać osób, które, tak jak mówiłam, może przeszły już tą drogę wcześniej. Mogą ci podsunąć jakieś pomysły. To jest tutaj ważna rzecz. I pamiętaj, że obok siebie też masz osoby, które mają tę energię, która może ciebie wspierać, która może pobudzać twoją kreatywność, ale też może warto pozwolić im się wykazać, zostawić im pewne pole do działania. Też to może być takim elementem bycia w tej równowadze, o której mówi karta umiarkowania. Trzeba zaprowadzić porządek, drogie baranki. Wtedy wasze sprawy mają szansę naprawdę ruszyć z kopyta i to bardzo. I to w pięknym kierunku. Drogie baranki, cudownego maja wam życzę. Niech to szczęście będzie waszym udziałem. Otwierajcie się na to. Piszcie swoje afirmacje, intencje, żeby sprawy tak się poukładały, żeby właśnie móc tego doświadczyć. Wszystkiego, wszystkiego dobrego wam życzę, drogie baranki. Niech to będzie dla was cudowny miesiąc. Kochani, zapraszam do subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Zapraszam do komentowania, lajkowania filmów, będzie mi bardzo miło. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Pa!